W 1996 roku zespół Marilyn Manson wydał swój prawdopodobnie najlepszy i najbardziej przełomowy album w historii, czyli album Antichrist Superstar. To zarówno płyta, która osiągnęła najlepszą sprzedaż ze wszystkich w dyskografii kapeli, jak i ta chyba najlepiej oceniana, zarówno przez fanów, jak i krytyków. Geneza jej powstania jest natomiast bardzo ciekawa, ale też bardzo trudna. Zespół pogrążony był wówczas w, można powiedzieć, marazmie i proces powstawania tej właśnie płyty był dla lidera zespołu naprawdę frustrujący i nieprzyjemny. O tym, jak wspomina proces powstawania albumu sam Marilyn Manson, opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Jeśli natomiast materiał o Mansonie chcecie oglądać u nas więcej, zostawcie tutaj łapkę w górę, w komentarzu napiszcie, który utwór na płycie Antichrist Superstar jest waszym ulubionym. No i oczywiście subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby z odcinkami o Mansonie, ale też o innych zespołach, o których naprawdę sporo nagrywamy, być zawsze na bieżąco. Album Antichrist Superstar powstawał w warunkach bardzo trudnych. Członkowie zespołu byli już po wydaniu albumu debiutanckiego Portrait of an American Family, który ukazał się w 1994 roku, no i z którym świata nie zawojowali, natomiast zdecydowanie pokazali, na co ich muzycznie stać. Album debiutancki nie był sprzedażowym hitem, natomiast dzięki intensywnej promocji koncertowej, m.in. podczas trasy z Nine Inch Nails, gdzie Marilyn Manson grali jako support, udało się płytę na przestrzeni lat całkiem nieźle wypromować i pokazać się publiczności, która takie brzmienia sobie ceni. No bo umówmy się, trasa u boku Nine Inch Nails była szansą na wypromowanie się bardzo dużą. Nie dość, że Marilyn Manson dopasowani byli do nich muzycznie, to Nine Inch Nails byli wtedy zdecydowani na fali wznoszącej i cieszyli się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych. Tak jak powiedziałem na wstępie, album Antichrist Superstar powstawał w warunkach trudnych, niewygodnych i frustrujących, szczególnie dla lidera kapeli Marilyna Mansona. Manson miał swoją wizję na drugą, długo grającą płytę, natomiast imprezowy styl życia zespołu, oczywiście łącznie z nim samym, on w żadnym wypadku święty nie był, no tę wizję oddalał, zacierał, choć z drugiej strony, gdyby płyta nie powstawała w aurze wszechogarniającej frustracji, to być może nie brzmiałaby tak, jak finalnie brzmi. Panowie z zespołu byli pogrążeni w imprezkach, lenistwie, pochłanianiu niezdrowego jedzenia, no i graniu na konsoli wideo. Album nagrywano w Nowym Orleanie, lokalizacji według Mansona niezbyt przyjemnej, lokalizacji, która wysysała energię z zespołu i zapewne wpłynęła na taki, a nie inny kształt albumu i na jego brzmienie, na jego przekaz. Posłuchajcie zresztą, jak Marilyn Manson w swojej autobiografii Trudna droga z piekła wspomina dzień, kiedy przybył do studia należącego do wytwórni Nothing, założonej m.in. przez Trenta Reznora oraz Nine Inch Nails. Usiadłem w holu na czarnej skórzanej kanapie. Wielki telewizyjny ekran wypełniał pokój obrazem i dźwiękiem gry wideo, przed którą klęczał w nabożnym skupieniu Dave Ogilvie, którego Trent zaprosił do współpracy przy produkcji albumu. Dave był niskim Kanadyjczykiem w okularach i wyglądał na kogoś, kto w szkole musiał nieźle obrywać, tak jak Corey Haim w filmie Lucas. Manson przyznaje, że za sprawą stylu życia, jaki wtedy prowadził, na które składało się wiadomo co, pewne substancje, no miewał mnóstwo koszmarów, dziwnych wizji, m.in. z kosmitami, a do studia przybył w akompaniamencie szczekających psów. To wszystko złożyło się na takie, a nie inne samopoczucie, które Manson opisywał tak. Czekając na Trenta, który zawsze się spóźniał, łączyłem w wyobraźni kosmitów i szczekające psy, zastanawiając się, skąd tu się wziąłem i co będę robić. Moje koszmary nie przestały mnie nawiedzać. W gruncie rzeczy przeprowadzka do Nowego Orleanu spowodowała wręcz ich nasilenie w reakcji na ponurą, tajemniczą przeszłość miasta, wysysającego z nas życie niczym tasiemiec i nie dającego nic w zamian. Później Manson opisuje przyjazd do studia spóźnionego Trenta Reznora, który, no, przyznać trzeba, miał bardzo duży wpływ na pierwsze albumy Marilyn Manson. Brian Warner, czyli oczywiście Marilyn Manson, w ciekawy sposób opisuje też swoich kolegów z zespołu. Do garażu wjechało czarne BMW i drzwi trzasnęły, oznajmiając przyjazd Trenta, który wpadł do pokoju, skinął mnie i Dave'owi głową, jak czynią to znajomi spotykający się na ulicy, i skierował się prosto do kuchni. Wkrótce przybyła też reszta zespołu, rozstawiając swoje instrumenty. Twiggy Ramirez, niespokojne, psotne dziecko w ciele cichego psychopaty, Daisy Berkowitz, dostawca drugorzędnego jedzenia, sprzętu i dziewczyn, Ginger Fish, najspokojniejszy i najgroźniejszy z nas, tykająca bomba zegarowa, czekająca, by wybuchnąć, i Pogo, geniusz zbyt szalony, by wykorzystać swoją inteligencję w jakiś konstruktywny sposób. Zawsze przypominał mi postać profesora z Gilligan's Island, dość zdolny, by zbudować telewizor z łupin kokosa, a nie mogący naprawić łodzi, która zabrałaby wszystkich do domu.
Następnie Manson opisuje, jak wyglądała mniej więcej wtedy codzienność w studiu nagraniowym. Trent i Dave grali w gry wideo, a my siedzieliśmy i gapiliśmy się jeden na drugiego. Mieliśmy tyle pomysłów i tak wiele do stracenia, że nie wiedzieliśmy od czego zacząć. Tylko Daisy zaczął gadać. Był cały nakręcony, ponieważ wydawało mu się, że w końcu zrozumiał, o co chodzi z tym albumem. Według niego miał on opowiadać o Jezusie Chrystusie na rockowym turnę. Przyniósł nawet demo z 6 nagraniami, ale było to coś, co nawet z grubsza nie odpowiadało naszej koncepcji. Wysłuchanie ich jeszcze bardziej nas przygnębiło. Manson próbował sobie wmówić, że pierwsze dni, pierwsze tygodnie bezczynności w studiu nagraniowym były czymś normalnym. Jakimś wprowadzeniem, no ale że wkrótce wszystko się poukłada i zespół wejdzie na wysokie obroty, na właściwe tory, no jeśli chodzi o pracę nad płytą. Tak się oczywiście nie stało. Mijały kolejne dni, a kapela wciąż była pogrążona w marazmie. Mijały dni i tygodnie, a nasz entuzjazm przeradzał się w zniecierpliwienie, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że ten pierwszy dzień w studiu nie był tylko początkową rozgrzewką, ale powtarzającym się schematem bezczynności. Za każdym razem, kiedy przychodziło natchnienie, albo kogoś nie było, albo zapał powoli wygasał, jak płomień z braku tlenu. Panowie zespołu Marilyn Manson podczas pracy nad płytą zamieszkali oczywiście w Nowym Orleanie. Liderowi zespołu przypadł dom, w którym mieszkał ze swoją ówczesną dziewczyną. Na stronach swojej autobiografii Manson opisuje również problemy dnia codziennego, byśmy powiedzieli, które no wtedy mu towarzyszyły. Były to m.in. problemy z aranżacją mieszkania wedle własnych wizji i wedle własnych potrzeb. Mieszkałem w dużym, tradycyjnym, nowoorleańskim domu w Garden District, który znalazła mi agentka Trenta, surowa i kłótliwa kobieta. Ostatnio uzyskałem jej pozwolenie na odmalowanie obskurnego salonu, ale z chwilą, kiedy zacząłem go malować, telefon zaczął się urywać ze ściany od ciągłych rozmów z władzami wytwórni, menedżerami, agentami nieruchomości i innymi osobami, których nawet nie znałem, mówiącymi, że nie mam prawa zmieniać wystroju domu. Poprzedniego dnia zadzwonił do mnie Dave, cieśla z ekipy Nine Inch Nails, który jakoś zdołał utrzymać się na liście płac, pomimo że trasa zakończyła się ponad rok temu. Do jego nowych zadań należało namawianie różnych firm, by udostępniły zespołowi swoje produkty, koszulki, długopisy, gry wideo w zamian za reklamę. Jednak tym razem przypadł mu zaszczyt powiadomienia mnie, że będę musiał zapłacić właścicielowi budynku $5000 za przywrócenie pokoju do poprzedniego stanu. Praca nad albumem przebiegała bardzo topornie, bardzo powoli. Natomiast Marilyn Manson miewał swoje sny, swoje wizje, no i to one stały się głównym motorem napędowym albumu. Przez większość dnia albo tygodnia lider kapeli mógł być pogrążony w marazmie, podobnie jak reszta zespołu, natomiast nagle przychodziła jakaś kluczowa myśl, którą później, moglibyśmy powiedzieć, implikował do płyty. Natomiast praca nad płytą ciągnęła się przez naprawdę długie miesiące, o czym niech świadczy zresztą fakt, że album nagrywano właściwie przez pół roku. Manson pisał: nie potrafiliśmy skupić się na nagraniu czegokolwiek. Ta niemożność powodowała z kolei naszą wzajemną wrogość, przez co stawaliśmy się jeszcze bardziej bezużyteczni. Co do tych wizji natomiast i pomysłu na płytę Antichrist Superstar, Marilyn Manson na łamach magazynu Guitar World opowiadał o tym tak. Z powodu tytułu ludzie mogą postrzegać tę płytę jako satanistyczną. I taka rzeczywiście jest, ale powszechne postrzeganie satanizmu jest inne niż moje. Dla mnie jest to płyta o indywidualizmie i o sile. Generalnie jej wydźwięk jest niemal pozytywny, nawet chrześcijański. Natomiast w swojej autobiografii o pomyśle na tę płytę pisał następująco. Myślałem, że podczas 2 lat tournée zrzuciłem z siebie skórę niepewności, patrząc jak schodzi ze mnie kawałek po kawałku. To co wyszło z kokonu było gotowym rozwinąć swoje szorstkie skrzydła. Twardym i bezdusznym, gładkim i przerażającym, odrętwiałym, złośliwym gargulcem. Miałem wtedy plan, żeby nagrać album o mojej transformacji w ciągu tych 27 lat. Autobiografia Marilyna Mansona, przyznam szczerze, jest bardzo, powiedziałbym, specyficzną książką. Tak jak czytałem ją w wieku nastoletnim, no to jej nieszablonowość i, powiedziałbym, kontrowersyjność mnie fascynowała, tak w latach późniejszych momentami, no naprawdę dość ciężko się ją czytało. Jednego nie można natomiast Mansonowi odmówić. Gość ma dobre pióro i potrafi dobrze składać zdania, no co pewnie w dużej mierze wynika z jego natury humanisty. Przed karierą muzyczną Manson studiował dziennikarstwo, a także pisał dla różnych magazynów. Był też niespełnionym twórcą, powiedziałbym, specyficznych opowiadań. No, mało kto chciał jego twórczość po prostu publikować. Więc w zasadzie jego kariera muzyczna narodziła się w dużym stopniu z powodu frustracji jego dotychczasowym życiem, no i chęcią pokazania, chęcią udowodnienia czegoś. Natomiast te wątki można sobie poruszyć w jakimś innym odcinku, w którym na przykład rozłożymy sobie osobowość, postać Marilyna Mansona na czynniki pierwsze. Dajcie znać, czy taki materiał chcielibyście w ogóle zobaczyć. A teraz wracając do pracy nad płytą Antichrist Superstar, Marilyn Manson dalej opisuje stan pracy nad płytą. Do tej pory wszyscy w studiu dali już sobie spokój z albumem. Trent zaczął czuć się urażony, ponieważ musiał napisać i nagrać kolejną płytę Nine Inch Nails, a Dave'a nigdy nie było w pobliżu, kiedy trzeba było coś zrobić. Ginger przestał w ogóle interesować się zespołem. Daisy również rzadko zaglądał do sali nagrań, spędzając większość czasu w holu ze słuchawkami na uszach, nagrywając hardrockowe kawałki na swój czterościeżkowy magnetofon. Ponieważ jako nastolatek nie
słuchał heavy metalu, stale brał swoje schematy za coś oryginalnego. Używał do tego starej gitary Jaguar, takiej jaką miał Kurt Cobain. Nie dlatego, że dobrze brzmiała, ale dlatego, że sam ją naprawił. Gitara miała zostać zniszczona podczas nagrywania wideoklipu Sweet Dreams, ale Daisy wyciągnął ją ze stosu śmieci. Co z tego, że ma pogłos, tłumaczył. Poświęciłem tyle czasu na doprowadzenie jej do porządku, że żal byłoby jej nie użyć. Dalej Marilyn Manson opisuje m.in. sytuację, w której Trent Reznor postanowił z jakiegoś powodu tę gitarę Daisy'ego zniszczyć. Daisy był tak podekscytowany swoimi postępami, że zapragnął w końcu coś nagrać, choćby parę riffów. Wszedł do pokoju nagrań i znalazł tam Trenta. Reszta z nas tkwiła przy stole mikserskim, obserwując sytuację przez kamery. Na ekranie ujrzeliśmy Daisy, jak pełen entuzjazmu pokazuje Trentowi swoją gitarę. Trent wydawał się tym nawet zainteresowany. Chwycił instrument, kilka razy szarpnął struny, a potem bez litości rozwalił go wzmacniacz, dopełniając przeznaczenie, które ominęło go pół roku temu. Potem zwyczajnie wyszedł z pokoju, a Daisy stał w zdumieniu przez kilka sekund, potem wypadł ze studia, biorąc sobie wolne na resztę dnia, żeby przemyśleć to, co się stało. Później, jak przyznaje lider kapeli, przyszedł czas na jeszcze mniejszą produktywność właśnie w szeregach zespołu. W naszej pracy na Antichrist Superstar rozpoczął się nowy etap. Przestaliśmy już nawet być nieproduktywni, staliśmy się destruktywni. W następnych dniach nasz pierwszy automat perkusyjny został wyrzucony przez okno z drugiego piętra, ściany w studiu Trenta zyskały dodatkową wentylację w postaci dziur na wylot, sprzęt Twiggy'ego został doszczętnie rozbity, a czterościeżkowy magnetofon Daisy wylądował w mikrofalówce, gdzie został usmażony na dobre. Manson dalej pisze. Stan naszych sprzętów zaczął coraz bardziej przypominać stan samego zespołu, całkowitą demolkę. Po kilku tygodniach Daisy opuścił nasz zespół. Nareszcie mamin synek zdecydował się na pierwszy w życiu samodzielny krok. Zwołał zebranie i oznajmił, że rezygnuje. Zebranie przebiegło zadziwiająco spokojnie. W pewnym sensie podziwiałem go nawet za pozostanie wiernym swoim ideom, zamiast tkwienia tu z nami. Tymczasem traktowałem to jako żart, mówiąc wszystkim, że będzie mi brakowało widoku Daisy, stróża moralności. Ale tak naprawdę czułem się gorzej niż zwykle. Wszyscy ci, którzy razem ze mną utworzyli zespół od samego początku, odeszli. Ci zaś, którzy zostali, zaczynali się ode mnie odwracać. Jako jedyny mieszkałem w Nowym Orlanie z dziewczyną i jako jedyny chciałem coś robić. Nawet Twiggy zrobił się jakiś obcy. Zaczął coraz bardziej zbliżać się do Trenta. Ostatnio odniosłem wrażenie, że bardziej zależy mu na graniu w Nine Inch Nails niż w Marilyn Manson. Zaczął mnie przezywać Arch Deluxe po hamburgerze z McDonalda przeznaczonym głównie dla starszych, a reszta szybko to podjęła. Zacząłem czuć się jak zrzędliwy ojciec, którego wszyscy nienawidzą, bo każe odrabiać zadania domowe. Manson był wtedy mocno sfrustrowany, no czuł się zwyczajnie niezrozumiany przez resztę zespołu i być może zbyt ambitny, żeby w kwestiach twórczych porozumieć się na tym samym poziomie z pozostałymi muzykami kapeli. Ilekroć chciałem porozmawiać o książkach, które czytałem, nikogo to nie obchodziło. Gdy udało mi się coś nagrać, nikomu się to nie podobało. Chcieli, żeby muzyka była głośniejsza i bardziej szorstka, a nawet żeby użyć automatu zamiast prawdziwego perkusisty. Czy to było tworzenie płyty, czy sabotaż? Nie wiedziałem, co mam o tym myśleć. A jak Manson odbierał miasto, w którym się wtedy znajdował, ten nieszczęsny według niego Nowy Orlean? Poza studiem Nowy Orlean przypominał jedno wielkie szambo. Wszystkie miejsca, w których bywaliśmy poprzedniego lata, teraz pełne były dziwacznych turystów. Miasto zmieniło nas z nieznanych nikomu anonimowych muzyków w chodzące stereotypy, parodii nas samych. Jeśli odcinków o Mansonie chcecie oglądać u nas więcej, zostawcie tutaj łapkę w górę, no i oczywiście w komentarzu napiszcie, który utwór z płyty Antichrist Superstar lubicie najbardziej. No i subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z odcinkami o Mansonie, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco.